trzymać tym kciukiem, rozumiesz, o co chodzi? I to mnie najbardziej stresuje. O! Dzięka! I akcja! To jest fajne, kurde, no, dla mnie super, no to jest do wzięcia. Im dłużej, mam takie wrażenie, że im dłużej pracuję, tym jest mi trudniej przekonać kogoś do tego, żeby zaryzykował i żeby obsadził mnie wbrew moim warunkom, wbrew wizerunkowi. Zastanawiałam się, u kogo chciałabym zagrać, albo kto ma takie oko i taką rękę, że nie boi się też wyzwań i nie boi się właśnie łamać tych stereotypów i podejmować się zadań czasami karkołomnych. No to pomyślałam o Patryku. Pięknie. Fajnie się to składa, możemy robić. Myśmy przez długi czas z Małgosią marzyli o tym, żeby spotkać się we współpracy, natomiast mieliśmy przekonanie, że chcemy zrobić coś, co będzie absolutnie wyjątkowe i kompletnie inne od wszystkich jej wcześniejszych dokonań. No i w końcu przyszedł ten dzień, gdy dostałam telefon, że jest taka rola. Że jest film, w którym widziałby mnie i ma pomysł na to, żeby mnie w nim obsadzić. No i kiedy pojawiły się Plagi Breslau, uznaliśmy, że ta rola kapitalnie do tego się nadaje i nadszedł czas, by spróbować wspólnie w tej pracy się spotkać. Jak mam wszystkie klocki, to zostawiamy to, bo nie ma co się forsować, a ty masz poczucie, że mogło być lepiej. Nie, bo wiesz co, ja po prostu lubię, jak się napina ta dzięciwa. Postać, którą gram u Patryka, to jest policjantka Helena. Jest policjantką w Wydziale Zabójstw i jej zadaniem jest wytropienie seryjnego mordercy, który grasuje na terenie Wrocławia i dokonuje dość spektakularnych mordów, bo inspirowany takimi średniowiecznymi torturami.